Tydzień Gospodarza, 23 marca 2017. Damian, gospodarz.pl. Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok. Kto nie zdąży tego zrobić, w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednio w zeszłym roku, otrzymał z agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek. Ten sposób ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich przeszedł przemianę, która sprawiła, że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika. Przypominamy, że od 11 lutego 2017 obowiązują przepisy mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi spożywczymi, które nakładają obowiązek zawarcia pisemnej umowy na dostawę tych produktów. Prawidłowo zawarta umowa powinna zawierać takie elementy jak cenę do zapłaty, ilość i jakość produktów, okres obowiązywania umowy, szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności, ustalenia dotyczące dostawy lub odbioru produktów oraz postanowienia mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej. Istnieje szansa, że tylko do końca marca będzie obowiązywać zakaz wypuszczania ptaków na wybieg wynikający z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Rozporządzenie, które wydałem w grudniu, dotyczące zamknięcia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych lub ogrodzonych siatkach, wynikało to z zagrożenia w całym kraju choroby dla drobiu. Po 2 miesiącach jest już złagodzenie, praktycznie ogniska nie występują, a więc z końcem miesiąca zamierzam uchylić rozporządzenie dotyczącego całego kraju. Jednocześnie zgodnie z ustawą odpowiedni powiatowi lekarze weterynarii będą mogli wydawać ograniczenia w zakresie wypuszczania drobiu z pomieszczeń zamkniętych. Kukurydza alternatywą w przypadku wymarznięcia rzepaku. Aktualnie na początku marca trudno jest precyzyjnie ocenić, jak przezimowiały oziminy. Na pewno plantacje są w lepszej kondycji niż w ubiegłym roku. Możemy się jednak spodziewać, że część plantacji jęczmienia, pszenicy czy rzepaku ozimego będzie musiała zostać zaorana i przesiana. Dotyczy to przede wszystkim województw kujawsko-pomorskiego, części województwa wielkopolskiego oraz centralnej Polski. Być może części województwa dolnośląskiego. Jak wskazuje Anna Rogowska, jedną z alternatywnych roślin następczych po wymarznięciu rzepaku ozimego jest kukurydza. Może być uprawiana właściwie bez względu na użyte na jesieni środki ochrony roślin. W zależności od zastosowanej substancji czynnej, siew kukurydzy może być wykonywany w poprzedniej orce na głębokości 10-20 cm lub też bez orki. Handel ziemniakami w 2016 roku zaskoczył. Import o 122 tysiące ton wyższy od eksportu. Głównym dostawcą ziemniaków na polski rynek, podobnie jak w latach wcześniejszych, były Niemcy, skąd pochodziło 47 tysięcy ton. Było to jednak o 31% mniej niż w 2015 roku. W ostatnim roku prawie dwukrotnie, do 29 tysięcy ton, wzrósł przywóz ziemniaków z Holandii. Produkcja cukru w Polsce wzrosła o ponad 40%. W 2017 roku ma być jeszcze większa. W Polsce produkcją cukru zajmują się 4 firmy zrzeszone w Związku Producentów Cukru. Sektor daje pracę około 3,5 tysiąca osobom zatrudnionych w cukrowniach. Z kolei dla cukrowni pracuje około 35 tysięcy plantatorów buraka cukrowego. Polska dzięki osiąganym wynikom plasuje się na 3. miejscu w Europie, zaraz po Francji i Niemczech. Produkcja cukru w kampanii 2016-2017 wyniosła ponad 2 miliony ton, co w porównaniu z zeszłym rokiem daje wynik wyższy o 620 tysięcy ton. O 18% wzrósł również areał uprawy buraków do 203 tysięcy hektarów. Wysokie były także plony, które przekroczyły 65 ton na hektar. Wzrosły aż o 27%. Wystawa Agrotech zakończyła się naprawdę dużym sukcesem, bowiem odwiedziło ją 71 250 osób. Sukcesem może pochwalić się także BGŻ BNP Paribas i BNP Paribas Lease Group. Organizator Agrotech Kielce dostrzegł sposób wystąpienia targowego, który wyraził wręczonym wyróżnieniem za oryginalny, innowatorski styl wystąpienia targowego. Redakcja Gospodarz.pl gratuluje.